Sejmowej przed Narodem Kruszczowa odczytano raz pierwszy Konstytucję, jej prawo. Zaczynamy. Rozdział 1 Rzeczypospolita. Władza zwierzchnia Rzeczpospolitej Polski należy do narodu. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli. Godłem Rzeczypospolitej Polski jest orzeł biały w koronie w czerwonym koniu. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego. Godłowa Godłowa wyni hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej. Szczegóły dotyczące godła barw i hymnu określa ustawa. Artykuł 23. Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne. Artykuł 24. Praca znajduje się pod ochroną Rzeczpospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy. Podlega ochronie prawnej. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska. Artykuł 94. Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Sejm i Senat. Artykuł 95 punkt 1. Władzę ustawodawczą Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. Punkt 2. Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami Konstytucji i ustaw. Sejm uchwala ustawę zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość. To nie karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie.